Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Tapira. Tapir to rzadko spotykane zwierzę u nas praktycznie w ogóle, o czym wiem, ponieważ bardzo trudno było mi namówić go na wywiad. Tapir, chociaż przypomina troszeczkę dzika, to spokrewniony jest z koniami. Co dziwne. Ma bardzo charakterystyczny taki ryjek, sam masz ryjek, który pomaga mu chwytać różne rzeczy. Tapiry są dosyć przy sobie. A samice znacznie większe od samców. Nie! Oszukujesz. Mi udało się namówić jednego tapira. Okazało się, że kilka lat temu, nie wiadomo skąd, zamieszkał w magazynie rekwizytów telewizji Katowice. I dzisiaj opowie nam coś o sobie. Drogi tapirze, ale popatrz na mnie. Tapirze, tu jestem. Drogi tapirze, to jest właśnie samica tapira, która od razu widać, że jest troszkę bardziej... Co? Sam jesteś troszkę bardziej... Trutka! To nie ja. Trutka, co ty tu robisz? To nie ja! Czemu ty się przebrałaś za tapira? Się wcale nie przebrałam za tapira! Jestem tapirem! Nie jesteś tapirem. Trutka, czy ty masz takie parcie na szkło, że ty już nawet tapira musisz zagrać? Ale ja nie gram żadnego tapira! No to czemu siedzisz w tym futrze? To nie jest futro! A co? Fryzura! Jaka fryzura? No wyobraź sobie, że poszłam dzisiaj rano do fryzjera! No? Żeby mi tapira strzelił do programu! No? No i mi strzelił tak, że go sterczało na boki, było cudowne! A potem zaczęło padać i patrz, jak ja wyglądam. Trudka, ale myśmy tu... Ja się tak cieszyłem, że z prawdziwym tapirem porozmawiam. A co, ja udawany tapir jestem? No patrz! Wiesz co, ale mam coś dla ciebie na pocieszenie. Co? Burza idzie. No i co? Jak dobrze włosy wytrzesz, to ci się tak naelektryzują. Naprawdę? Znowu będę miała takiego pięknego tapira? No, już nie będziesz się musiała ukrywać w tym kocu. To nie jest koc. Magda, czy właśnie takie zwierzątko o nazwie tapir było inspiracją do tej fryzury, którą masz? Tak, zdecydowanie tak. Właśnie takie zwierzę było tą inspiracją, żeby osiągnąć właśnie go na głowie. A ja powiem szczerze, że ja się troszeczkę przyglądałem tutaj, Kasiu, jak ty to robiłaś. I czy tak? To chodzi o to, że tak góra-dół trzeba? Tak, od nasady gór, od góry-dół. I to powiększa objętość? To daje objętości włosom, tak. To ja będę próbował, a ty tutaj jeszcze zadaj pytanie. Właśnie, czy na brodzie dałoby radę coś takiego zrobić? Jeśli będzie trochę cierpliwości, to na pewno. I musiałbym chyba trochę zapuścić. A czy takim widelcem też można próbować? Widelcem będzie dużo gorzej. Czyli widelcem można się tylko, jak Państwo widzą, pokłuć. Boli? No, mógłbyś przestać. No to przestaję w takim razie. Przenosimy się do studia? Przenosimy się do studia. Chciałem powiedzieć jeszcze tylko tyle, że jeżeli Wasze dzieci chciałyby zwierzątko domowe, można zrobić im tapira.